Krajowe uczelnie chcą się włączyć w globalną walkę o studentów. Pomoże im resort nauki, czytamy w Rzeczpospolitej. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły EAO pierwsze miejsce wewnętrzne 18. Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017. Na trzecim. Liczymy na co najmniej dwukrotny wzrost liczby studentów z zagranicy, mówi Rzeczpospolitej, prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśla gazeta, ma w tym pomóc przyznana Wydziałowi Międzynarodowa Akredytacja EUIS, jedna z najbardziej uznanych w świecie akredytacji dla uczelni biznesowych. Na razie wśród 6-5 rok TYS. Studentów Wydziału Zarządzania jest ok. 300 rok cudzoziemców, jak podkreśla prof. Nowak, niespełna 5%. Studentów z zagranicy to za mało, by mówić o umiędzynarodowieniu uczelni. Zapewnia je dopiero 10-15% udziału cudzoziemców, dodaje. Jak zauważa dziennik, podobne wyzwanie stoi przed większością uczelni w Polsce, obcokrajowcy stanowią na nich 4-9% studentów, ale to i tak sukces, ich liczba w ciągu dekady zwiększyła się sześciokrotnie, do 65 roku, 8 rok TYS. W roku akademickim 2016-17. W ubiegłym roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, studiowało w Polsce ponad 1 300 000 osób. Dla porównania, w roku na konferencji zorganizowanej przez założone pod koniec 2017 Roentgen Stowarzyszenie na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni, APUI, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MNIS-EDW Juliusz Szymczak-Gałkowski podkreślał, że umiędzynarodowienie to nie jest import czesnego. Nie zależy nam na tym, by polskie uczelnie ściągały tysiące studentów z zagranicy, ale by umiały pokazać swoje możliwości edukacyjne. Pod tym względem nie mam się czego wstydzić, cytuje polityka Rzeczpospolita. Jak podkreśla gazeta, w ofensywie polskich uczelni i polskiej nauki w świecie ma pomóc działająca od października 2017 roku Roentgen. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która ma wspierać mobilność studentów i umiędzynarodowienie polskich uczelni. Jednym z jej wielu zadań będzie upowszechnianie informacji o polskim systemie nauki szkolnictwa wyższego i nauki za granicą, gdzie nawet najlepsze nasze uczelnie nie są na razie zbyt dobrze znane.